Siemanko, witam na GameNest, ja jestem Mako, a przed wami kolejny odcinek z Galaxy. Ostatnio zrobiłem dla was takie delikatne wprowadzenie do samego tytułu. A w tym momencie mam nadzieję, że wydarzy się coś ciekawego, gdyż wykonujemy piątą, czyli ostatnią misję z prologowych pięciu. Także zapraszam do oglądania. Misje, muszę wam powiedzieć, od samego początku bardzo się od siebie nie różnią. Generalnie chodzimy, zabijamy, wybuchy, strzały i dużo więcej nie ma. Zazwyczaj po coś zostajemy wysyłani w kosmos po jakieś żarcie, jak widzieliście, albo po prostu, żeby kogoś zniszczyć, albo kogoś uratować i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie mamy misję specjalnie na pierwszy rzut oka nie odbiegającą od normy, ale nie przedłużam. Spójrzmy, co tu możemy sobie kupić w sklepiku jeszcze przed samym wyruszeniem na misję. Jesteśmy trochę dość słabo z HP, więc dokupimy sobie oczywiście 1 HP. I niespecjalnie mamy na żadne jakieś fajne bajery więcej hajsu, więc dobra, to jest ostatnia misja, więc może być ciężko. Dokupujemy jeszcze jeden shield bar i lecimy. Jak możecie zauważyć, tutaj się troszeczkę pozmieniało, doszło nam wiele ulepszeń. Ale to wam zaraz pokażę już w samej grze. Gra z misji na misję staje się coraz ciekawsza pod takim względem, że co chwilę dochodzi nam coś nowego w jakiś bajer w statku. Zaraz wam o nich opowiem. Jak widzicie, epizod 5 od 5. Why is the power signature moving? Could be a couple things. It could be drifting quickly through space. It could be inside a giant bug. Oh, probably not. Definitely not. How do you know? I just do. Czyli prawdopodobnie, jak już usłyszeliśmy, będziemy musieli z jakimś ogromnym robalem walczyć, ale może pokrótce wam powiem, co ciekawego u mnie na statku. Pierwsza rzecz, mamy, jak widzicie, mocno ulepszoną naszą broń, strzela dużo szybciej, strzela kilkoma pociskami, dzięki czemu można łatwiej trafić. Oprócz tego nauczyliśmy się driftować, więc możemy sobie bokiem lecieć i strzelać. Czy coś tu więcej bardzo? Słuchajcie, nasze strzały, oprócz tego zapomniałem wspomnieć, odbijają się od ścian, więc taka się robi sieka konkretna, jak widzicie. Ale nie przedłużam, nie zanudzamy, spójrzmy, co tu się wydarzy. Nauczyłem się grać troszeczkę bardziej defensywnie, gdyż często, bardzo często jest tu po prostu sieka niesamowita i takie wejście, po prostu na takiej pełnej, bez jakiegoś takiego przemyślenia, to często bywa po prostu bywa trudne, jeśli chodzi o przeżycie. Jak widzicie, to już są silniejsze tej statki, czasem ich jest więcej niż jeden, więc jest naprawdę trudno. Widzicie, nie zabijam go na dwa strzały, tylko zużyłem rakiet i troszeczkę tu na nim, że tak powiem, naskakiwałem dość dłuższy czas. O, znowu jest ich dość dużo. Widzicie, dzieje się. Dzieje się. Uciekamy, już straciliśmy wszystkie tarcze. Niestety nasza zakupiona tarcza nie przydała się na długo. Ale na szczęście te dwie podstawowe odbudowują się na bieżąco. Co ciekawego odkryłem może to odkrycie niezbyt jakieś duże, ale w lewym górnym rogu widzicie, taką okazało się, że jest to minimapa, która po prostu w bardzo uproszczony sposób pokazuje nam to, gdzie się aktualnie znajdujemy, albo co już zwiedziliśmy, a czego nie i gdzie byśmy chcieli zmierzać. Co jeszcze super, co dostał nasz statek, to, że nie palimy się już więcej w lawie, mamy jakieś dodatkowe tarcze, które nas od tego ochraniają. Miałem naprawdę wiele przypadków, gdzie niechcący wleciałem, nawet nie zauważyłem, bo jak widzicie, nie jest to jakoś bardzo widoczne. Znaczy, okej, widoczne jest, ale czasami w ferworze walki bardzo łatwo tam niechcący wpaść, a to praktycznie natychmiastowo sprawiało, że padaliśmy. Także było to ekstremalnie irytujące. A już na szczęście tego nie ma. Dobra, lecimy dalej. Spójrzmy, gdzie tu nas to zaprowadzi. Mam nadzieję, że będą dobre fajerwerki w tej misji. Jak mówiłem, jest to ostatnia misja, więc jest tych prologowych oczywiście, więc muszą być jakieś fajerwerki. Bardzo chcę wam pokazać coś ciekawego w tej grze. No póki co lecimy przy stworzach tylko.
Okej, mamy tutaj... Oj, dostałem jakiegoś hita. Poczekajmy może na wszelki wypadek na zregenerowanie się naszych tarcz. W momencie, jeżeli dostajemy od razu kolejny cios, to tarcze się nie regenerują, więc trzeba troszeczkę poczekać. Co też zresztą uczyniliśmy. Dobra. Oj, widzę dużo wrogów. Na spokojnie, trzymając na odległość. Kurczę, twardzi są. Ło! Ale jakiś bydlak jest. Ciach, lecimy z rakietami. Ło, z takim jeszcze muszę wam powiedzieć, nie walczyłem. Ale na szczęście sposobem go pokonaliśmy. Bardzo dobrze. Fuck. Byśmy się nadziali na jakieś kolce. No cóż, lecimy dalej. O, tu znowu jakiś... jakiś sklepik przydrożny. Dobra, 300 hajsu. W sklepiku, czy coś możemy sobie kupić? Odnówmy sobie może troszeczkę HP, bo jak mówiłem, jest to ostatnia misja, więc może być ciężko, więc na wszelki wypadek dokupujemy sobie HP i wracamy do akcji. Póki co robale lubię, bo są mało szkodliwe, bo muszą podejść, żeby coś zadziałać. Więc po prostu trzymam się z nimi na odległość. Twardsi są tamci, tamte wszystkie samolociki i tak dalej. Z nimi jest dużo ciężej, jak widzicie, oni strzelają. No, są dość trudni. Na szczęście póki co jest w miarę, idzie gładko. O, cóż tu się dzieje? No, mamy naszą gwiazdę odcinka, na to wygląda. Dobra, my... Fuck, ale to jest duże, ogromne. Może po prostu wycelujemy w to rakietami i spróbujemy jakoś... A póki co chyba idzie nam całkiem nie najgorzej. Spróbujemy go nie zgubić, trzymać się może ogona, żeby on nie miał okazji nas tak szarżować. Może tak sposobem go pokonamy. Aha! Czy będziemy tacy właśnie tutaj bystrzy i go pokonamy w taki chytry sposób? Czyżby? Spójrzcie, tutaj damage już widać, że jakieś tam tarcze czy coś tam mu schodzi. O! Uciekliśmy fantastycznie. Fantastycznie był unik. Chyba, słuchajcie, chyba... O kurcze, tarcze mi zeszły. Może... O, fuck! Dobra, tarcze nam się ładują. Dobra, zrobiliśmy unik. Znowu wypadałoby stargetować jego czerep. Czyżby to już? Pani Robal! White Tusk is squished for all time. Something strange is happening. Beam! Atak, are you okay? That was a huge jolt. You're fine. Just adding more power to your system is all. That's all? That's all? The ship is glowing. Get back to warp point as fast as you can. All right. Okay, all right. No dobra, pokonaliśmy tego robaka. Myślałem, że będzie trochę trudniej. Okazało się, że... Jak już poznaliśmy odpowiedni sposób, początkowo faktycznie było to trochę upierdliwe walka z nim, ale finalnie jak go już rozpracowaliśmy, to wyszło całkiem sympatycznie. Czy to możemy rozwalać? Tam coś daje? Nic nam nie daje, ale możemy rozwalić. Dobra, lecimy dalej. Cóż, i to już? I to już? Naprawdę? Słuchajcie, jako takie fajerwerki były, może nie aż takie, jakbym tego chciał, ale umówmy się, że fajerwerki troszeczkę były. To jest tylko prolog, jak wspominałem, więc... Wszystko przed nami jeszcze. Wszystko, co dobre, jeszcze przed nami, mam nadzieję. Może z uwagi na to, że to była taka króciutka misja, którą dość szybko wykonaliśmy. Nie. No nie. To nie może być prawda.
Czyżby ta gra miała tylko 5 misji? Za co oni pieniądze biorą? Umówmy się, że gra nie jest specjalnie droga, ale... mimo wszystko. Give me back my money! What the fuck? Moi drodzy, jakby to skomentować ostatecznie? Czy coś... może coś się jeszcze wydarzy? Poczekajmy. You've unlocked a new season. Słuchajcie! Słuchajcie, oczywiście, że tak! Oczywiście, że tak, to jest tylko początek! To jest tylko początek prolog, jak mówiłem. Przeraziłem się troszeczkę, widząc te wszystkie napisy końcowe i tak dalej, twórców tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak już myślałem, że będzie, kurde, to koniec, że to taka minigierka i szkoda było mi tego potencjału, który z początku bardzo gra mi się spodobała i w zasadzie do końca mi się podobała, ale już myślałem, że mamy do czynienia z jakąś taką ekstremalnie krótką minigierką, a jak się okazuje, na całe szczęście jest 5 sezonów. O, cicho, może coś ciekawego się wydarzy, jakiś filmik, jakieś wprowadzenie. Posłuchajmy, pooglądajmy. Nowy statek matka? Oj, to chyba nie jest statek matka. Ej tak, trzymaj się! Jestem z tobą. Oddaj mi ster, to ich zmiażdżymy. Beam? There's a strange lever in my cockpit. No, don't touch it. Bad idea. I'm running out of options here, Beam. It's a weapon, but it's experimental. Very dangerous. You won't be able to handle it. I'm throwing the lever. Słuchajcie! Nasz samolot zmienił się w Transformera. Widzę, że ta gra ma jeszcze dużo niespodzianek. Nie. Dobra, ciśniemy. Aha, myślałem, że tu się przekieruje coś, że teraz my będziemy walczyć i że musimy się odnaleźć w tej sytuacji, ale widać, że chyba nie. A i tak zamknął oczy i wszyscy zginęli. No cóż. No i jesteśmy, w końcu jesteśmy za sterami tego naszego robota. Robots have their own AI. Mechs are controlled by humans. Oh, great. Thanks for the information. How did you know? It shouldn't even have worked. My ship had a weapon I didn't know about, but you did. ATAC, you're far from the Axelios and you're in danger. I need to train you to use that weapon right now. Okay, train first. Talk later. First up, the weapons. Press the primary fire button to slice those asteroids. Right. Aha, czyli mamy po prostu nowy, proszę was, pojazd, że tak to nazwę, i znowu będziemy mieli jakieś tam nowe bajerki, pierdółki związane z rozbudową, go podejrzewam. Okay, let's try a new move. Face an asteroid and tap the grab button. Asteroids destroyed. A, tu będziemy... prawym klawiszem myszy, na to wygląda, przyciągamy cele. Oj, możemy jeszcze raz go chwycić. I rzucić możemy takim kamulcem. Dobra, fantastycznie. Robi się ciekawie, powiem wam. I co, i teraz bak, rzucamy sobie. I see a bug. Great. You can grapple enemies too. Give it a try. Spójrzmy, jak on się w boju nam sprawuje, ten nasz... ten nasz bohater. Możemy złapać? Możemy. I co teraz z nim możemy zrobić? Co, jeszcze raz? Okay. That was satisfying. You can also throw enemies. Aha, że my go przyciągamy, a potem lewym klawiszem myszy go możemy układać po prostu, trzymając. Remember what you learned. All right. All right. All bugs squished. Sieka się robi
dość hardkorowa, aczkolwiek powiem wam, że nie wiem, czy to lepiej. Mi się chyba podobało, jak mogłem trzymać się na odległość. Czyli prawym naparzam, a lewym mogę... Tak, jeszcze raz sprawdźmy, przetestujmy to jeszcze raz. Tak jest, prawym rzucam jeszcze raz, a lewym możemy po prostu naparzać, przytrzymując ten nasz target. Dobra, lecimy, robimy tutaj zadanie, spójrzmy. To chyba znowu taki samouczek, jak wam pokazałem. No, w zasadzie nie pokazywałem wam samouczka z pierwszego sezonu, ale wyglądał on dość podobnie. No dobra, sprawdźmy, jak tu się. No, przebiliśmy się przez ścianę. The galaxy. Go on. Słuchajcie, jakaś mechaniczna planeta, czyżby, czy coś? The only one in the galaxy. During the ambush, you happened to grab the most important ship in the fleet and keep it safe. Why didn't you tell me? Wyglądało to na jakąś taką skrzynkę z jakąś zawartością, ale niestety to nic nie ma. Hey. Aha, no też mogłem się domyślić, że uderzając jakieś butle mogą wybuchnąć. Dobra, szkoda czasu. Jedziemy z koksem, już widzimy jakichś wrogów. I pierwszego chwytamy, rzucamy nim w drugiego. I trzeciego tu jakimś może mega atakiem. BOOM! Headshot! Mamy go. Całkiem powiem wam, że ciekawie to wygląda. Dość potężna zmiana. Znowu musimy się uczyć całkowicie, że tak powiem, nowego pojazdu. Hold down the grapple button to bring up a targeter and release it once you've got a lock. All right, it's open, but I've got a new problem. The duct is on fire. Hold down the ability button. It should bring up your shield. It can only take hits from the front, so be careful. And it'll block fire? Maybe? Dobra, czyli z pacją mamy sobie tarczę. A czy ja się będę umiał poruszać tym... Wreszcie... Jakoś mi się do dupy, powiem wam, porusza tym. Jakoś nie mogę się odnaleźć w poruszaniu tym robocikiem. No dobra, udało się. Fajnie, przez ogień jeden, drugi udało nam się przejść. Ło! No shields, dobra. Tutaj z prądem ciśniemy. Shieldy odładowane. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego. Fuck. Widzicie, tutaj niestety cały czas lecimy, tak? Ja mogę nie trzymać, on cały czas leci. Jeżeli nie damy mu nowego kierunku, to on sobie leci, chyba że wyhamujemy. Więc tak się trzeba przyzwyczaić, że trzeba non-stop tutaj panować nad tym. Oj, tu jakiś jest... Tego nie mogę przyciągnąć, czy coś? Dobra, mamy to. Leży kolejny, może tu by się jakoś poskradać. Aż się naskradałem. Dobra, uciekamy. Nie odładują nam się tarcze i go od dupy strony zajdziemy. I... BAM! Headshot! To miało mieć więcej mocy. No dobra, myślałem, że jak przytrzymam to, że to jest taki super hiper koksy uderzenie, że tam wszystko na hita ściąga się. Okazuje, że nie do końca. Oj, kolejny. No jak się przyzwyczajimy, to nawet to nie tak najgorzej. A co to jest? Możemy to wziąć, czy nie możemy? Ciężko powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy lata w powietrzu i cały czas przyzwyczajony jestem, że jak są jakieś skrzynie czy coś, to mogę je rozwalić i coś w nich jest. Tutaj niestety nie. No dobra. Aha, znowu musimy to rozwalić zapewne. Hey, what's this? That would be the flight recorder. Grapple it and bring it to the warp beacon. Aha, grab it. Czyli pewnie musimy to chwycić w ten sposób. Clear to the warp point. Hey, Beam. This whole mission home is more than just about warning Earth, isn't it? It's about winning. It's about beating the Imperials once and for all. But how can one ship do that? Za dużo mówią, nie mam czasu ja gadać. And I have a great pilot. Right. Alright, let's fix navigation and defeat those Imperials. That's the spirit. Mamy to! Mamy to! Pierwsze koty za płoty, że tak powiem, w nowym sektorze. Jak widzicie, sektor 2 z 1. You've unlocked the galaxy's mech form.
During missions, change between the fighters and mech with the transform button. O, widzicie, chyba na to wygląda, że będziemy mogli się transformować z formy statku, co w zasadzie dość logiczne, skoro się z tego statku przetransformowaliśmy. Bardzo mnie to cieszy, gdyż jakoś tego samolocika chyba trochę bardziej polubiłem, albo po prostu mam więcej wprawy w graniu jako ten myśliwiec. Dobra, w każdym bądź razie mam nadzieję, że zachęciłem was tym samym do zagrania, też spróbowania się w tej grze. Jak widzicie, ona kryje w sobie wiele niespodzianek. Wydawała się taką prostą strzelaneczką gdzieś tam w kosmosie. A okazuje się, że ma dość dużo do zaoferowania, ciekawych rzeczy, bardzo miło się gra. I szczerze powiedziawszy, mam ochotę na więcej, ale tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że nagram coś dla was kolejnego, jeżeli coś ciekawego się wydarzy, na pewno otrzymacie kolejny filmik z tej gierki. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach na GameNest, na razie, hej!